Dobrze idzie, równo idzie, mówi dzień, spuszczając teściową do grobu. No, nie może to iść prosto, łatwo i przyjemnie. Di kiełbaskę, di nożem, di końcówkę. Kurwa, jak to jest ciężkie. Nie wiem, boję się tego, po prostu się boję. Najwyższa pora zakończyć temat klimatyzacji, a żeby zakończyć ten temat, no to muszę uszczelnić przejście klimatyzacji pod oknem, które znajduje się teraz na balkonie. Ale tu piździ. Ja tutaj sobie zakryłem te przejścia. Jak tu wieje. Takie coś trzeba, o widzicie, to tutaj trzeba wszystko ładnie wziąć, uszczelnić. Są tutaj cztery takie podejścia. Tutaj na to będzie nałożone kolanko. No i przykryte tarysem wentylowanym. Plan jest taki, że to nie jest nic skomplikowanego. Przynajmniej tak w teorii, bo biorę sobie uszczelniacz, objeżdżam go, zatapiam kolanko, potem daję membrany, bla, 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 bla. Wszystko spoko, tylko że to jest plan. A co z tego wyjdzie, to nie wiem. Się okaże w praniu. Jedno wiem na pewno, że piździ. Chyba nawet zaczyna kropić. Moja czupryna mnie nie ogrzeje. Dobra, w bluzie jest zdecydowanie cieplej. I teraz tak, plan to jest taki, że te kolanko ma nachodzić na tą rurę, która tutaj jest wystawiona. Oczywiście całość trzeba uszczelnić i całość ma się zmieścić pod tym tarasem. Dlatego zanim cokolwiek zacznę robić, muszę sprawdzić, czy to się wszystko tak pochowa. To nie jest wcale takie miękkie, jeżeli chodzi o włożenie tego wszystkiego. Dlaczego ja mam wrażenie, że się znowu w coś wkopałem, co miało zająć chwilę, a znowu nie zajmie chwilę. Jak to tu wejście ma? O, ale to nie jest na pewno ta wysokość. To będzie trzeba skrócić. I to będzie przejebane, żeby nie uwalić żadnego peszla ani niczego. Czy ja mam żarłacz? Żarłacz. Wycinamy styrodurek. Nie chcę tego tutaj jakoś strasznie rozrywać. Najpierw trzeba spasować kolanka, a dopiero później. Kiedy się przejmował resztą. Czy skracać czy nie? I jak to uszczelnić? To by było nawet. No, tu jestem na pewno. Dobra, czyli jedno by było. Teraz to drugie. Teraz co mi tu bardziej zda egzamin? Płytki czy profil? O, chyba płytki nawet. Ile to tu wyszło? No, nawet. To chyba byłoby bardzo dobre. No, osłoni mi to. Dobra. Kurde, boję się masakrycznie, żeby na tym etapie czegoś nie napochać. Kurde, idę po nożyce. Nie wiem, boję się tego, po prostu się boję. Może nożycami to jakoś pójdzie też, nie wiem. O, nawet idzie. Chyba to nie był taki głupi pomysł. Chyba w ogóle nożycami to będzie do cięcia najlepsze. Jest leciutko te 2 centy. Ale przynajmniej jest już jakiś tam patent na to. Czyli jest szansa, że to będzie żyło. O, idzie. Dobrze idzie, równo idzie, mówi dzień, spuszczając teściową do grobu. Mam to już wstępnie poprzymierzane, przynajmniej tak totalnie wstępnie. Zdecydowanie te 2 cm, no może tam jeszcze troszkę powinno być niżej, ale powinno wejść. No to by wypadało teraz to przymierzyć, żeby potem nie było, że coś nie pasuje. Oczywiście obsrana płyta musi być. Jak to śpiewał Arab, sram na wszystko jak gołębie. I co tu nie pasi? Na czym to się spiera? Nie na kolankach, czyli to by trzeba było wybrać. O, a tu jest kabelek jakiś. Do czego to? Nie wiem. Pozycja srającej kaczki. Skoro to działa, to można się brać za uszczelnienie. Dobra. To, żeby to uszczelnić sensownie, to by się wywinęło tu. Czyli tu trzeba ciachnąć. To się dociśnie tu, to się dociśnie tu. Albo to wciś jeszcze do środka. Podwójne mi nie jest potrzebne. No więc to trzeba wyciąć. Jak się pomyśli, to i nawet to idzie. Ale nie można z myśleniem przeginać. Kaj to jest. Kurde, wstępnie to by nawet i było. Tyle czy to jest ładne. Według mnie jeszcze nie. A powinno by być. Tak też zrobimy, ładniej do. Ale upieprzony jestem. Plan jest taki, że teraz biorę sobie taki oto pistolecik i taką kiełbaskę. To jest Sika Pure Form. Your English is very good. Pure Form. Taki glutek. I tym glutkiem mam bodajże 3 takie. Uszczelniam wszystko to, co tutaj jest dookoła, powiedzmy, tego peszla i dookoła kolanka na bogatości. I to wtapiam całe kolanko. Jeszcze raz go podnoszę i zatapiam po prostu na tym i zostawię to, wyczyszczę sobie tą obecną tutaj, tą nie wiem co to jest, linoleum, gumoleum, nie wiem co to jest. Muszę to wyczyścić i na to będą wklejane, też na tego gluta będą wklejane jeszcze taśmy, które będą wywinięte na kolanka, tak żeby to wszystko było mega szczelne. Nie robiłem tym, zobaczymy jak z tym pójdzie. Dobra, co tu może pójść nie tak, prawda?
Czemu to tak se samo opadło? Nie śmierdzi, przynajmniej nie mi. I osadzamy kolanko. W sumie to nie wiem, czy nie lepiej będzie od razu w kolanko w to osadzać. No tak chyba będzie lepiej. Musi być większa dziura zdecydowanie. Aż mnie ręka napieprza. Pamiętajcie, że dobrą praktyką jest wszystkie prace tak zwane zanikające obzdjęciować sobie, żeby później nie było, że klient wam powie, że coś było niedorobione, cokolwiek takiego. Nie jest źle. Myślałem, że to będzie gorsze do zrobienia. Jest to takie gęste, może też temu, że teraz jest już zimniej, ale myślałem, że troszkę lepiej będzie się tym robić. Teraz resztę gluta tu. Ze styrodur i przyklejam to, co tu było wcześniej. Też na bogatości tego dam. Jakby to powiedział taki jeden. Nie bać biedę! Ma być szczelne. No właśnie, a jednak korekta musi być. Dobra. Czemu nie chcesz puścić? O kurde. Aha, już wiem, czemu nie chcesz puścić. Bo się tu podwinął. To tobie nie pasuje. Aha. Nakrętki nie ma. To gdzie jest nakrętka? Kurwa, no nie może to iść prosto, łatwo i przyjemnie. No nie gadajcie, że tego nie zrobię, bo nie mam zastranej nakrętki. Teraz będę musiał, no nic, tuningować to. Zrobimy to tak. Gdzie jest znowu ten element? To jest, kurde, to jest już przegwałcone chyba. Dobra, nie ma czasu. Działa. Di kiełbasken, di nożem, di końcówken. Jakby się ktoś pyta, to ja zdawałem maturę z niemieckiego. 80%. Nie pytajcie jak. I lecimy dalej z uszczelnianiem. Kurde, jak to jest ciężkie. Kurde, teraz by to trzeba było czymś wyprofilować, żeby tak zamazać fajnie. Tylko, że ja tam, kurde, paluchem nie dojdę. Szpachelką, no tu po zewnątrz może tak. To jest szerokie. I w końcu na coś się te pięć żył przyda. O, kurde. Zobaczcie sobie, jaki patent. Jakby co, to ja biorę z tego 50%. Kurde. Profilujecie to sobie i od razu wzorkiem macie. Wszędzie dojdziecie, to docisnąć, to musi być uzigane. No takie rzeczy, no niestety, nie zawsze muszą być ładne, ale na pewno muszą być szczelne. Kurde, jeszcze coś sobie napuchałem. Tak jak mówiłem, to nie musi być piękne i na pewno nie jest piękne, ale na pewno jest szczelne. Zostawię to teraz do wyschnięcia. Muszę oporządzić trochę ten balkon i spieprzam na jakąś kawę, bo piździ mi, po prostu mi piździ. Balkonik ogarnięty. No to teraz trzeba zrobić kolejny krok, czyli fugowanko. Ale to nie będzie takie tradycyjne fugowanie, bo oczywiście tutaj nic nie może być normalnego. Już wam pokazuję, co sobie wymyślił klient. Jak przyjrzycie się tutaj na tym wzorniczku, to tutaj jest zafugowane to głębiej niż, powiedzmy, lico płytek. Tak to sobie właśnie zażyczył klient. I teraz tak. Po pierwsze, z mojego punktu widzenia, oczywiście tylko i wyłącznie z mojego punktu widzenia, jest to dobanie rozwiązanie, bo jeżeli macie wgłębione fugi, no to jest miejsce, powiedzmy, na brud, na maraz, na to wszystko i tak dalej. Gorzej się będzie zamiatało, tym bardziej, że wiecie, tu jest układ panelowy i tych fug troszkę tutaj jest. Fakt, płytki 120, ale znowu bez przesady, tych fug jest więcej niż przy przykładowo 120 na 120, 60 na itp. Jest ich więcej. Będzie się to gorzej myło, będzie się to gorzej zamiatało i jest duża szansa, i wiem to po sobie, bo mam w domu 60 na 18 bodajże płyteczki. Czasami są różne odcienie, powiedzmy, fugi, bo nie wszędzie da się równomiernie wymyć mopem i tam, gdzie częściej chodzicie, są ciemniejsze, tam, gdzie mniej, są jaśniejsze i tak dalej. No ale wiecie, ja nie jestem od tego, żeby komentować sobie fanaberię, czy powiedzmy, co się klientowi podoba. Chciał tak, ja swoje zdanie wyraziłem, powiedział, że chcę tak, nie inaczej, ja robię w ten sposób. I teraz najlepsze jest to, że ja nie mam zielonego pojęcia, jak go za to skasować. Genialna podkładka, podkolanka, czyli pianka akustyczna. Zresztą tu pewnie będzie takie echo, że dajcie spokój. Jakby się ktoś interesował, to jest fuga Bella 30. Pomyłem już sobie wcześniej, w sumie wczoraj, żeby na spokojnie mogło to sobie wyschnąć. No i teraz trzeba lecieć.
Dobra, żeby nie było jeszcze w ogóle za łatwo, to, że ta fuga jest, powiedzmy, wklęsła, to nie jest efekt, powiedzmy, tego, że to jest wymyte, bo to musi być bardziej wybrane, bo te płytki tutaj mają takie delikatne sfazowania, to wam wcześniej już pokazywałem w którychś filmach. No i klient właśnie sobie zażyczył, żeby, powiedzmy, na te fazowania, na tych fazowaniach się kończyła fuga. Dlatego fuguję normalnie i kostką do silikonowania po prostu wybieram nadmiar. To jest rozmiar czwóreczka, żeby, wiecie, było chujowo, ale jednakowo. No i tak to wygląda. I tak muszę opierdzielić. Bodajże tutaj jest 68 metrów. 68 metrów każdej fugi indywidualnie wyprofilować, wymyć i tak dalej. Na taki pokoik tutaj, kurde, jakie tu jest echo, musiałem wszystko stąd powynosić, wyszło połowę worka z tego, z fugi, nie wiem, to jest chyba trójka, to jest ta fuga Bella, więc nawet nie ma tak źle i udało się też zrobić praktycznie całe pomieszczenie tutaj za jednym razem, tylko że teraz to trzeba wymyć, nawet jeszcze, bo teraz jest w ogóle chyba 8 albo 9, nawet nie mam pojęcia, która jest godzina i nie ma ciepło. Mam przecież jeszcze pozamykane wszystkie okna i mogę sobie pozwolić na tego typu zagrywki właśnie, żeby wszystko pierdzielić. Druga rzecz jest taka, że nie chcę, powiedzmy, jeszcze bardziej tego jakoś wypłukiwać. Dlatego wolałem, żeby to było takie, wiecie, podeschnięte, ale bez tragedii. Sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Tak to wygląda przemyte. Z pierwszego razu nie najgorzej. I na chwilę obecną to wygląda tak. No jest to ewidentnie wgłębiona fuga. Teraz sobie zjem śniadanko i będę to przemywał jeszcze pewnie z 2 albo 3 razy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeszcze dzisiaj chcę opierdzielić cały korytarz i tamte 1,5 metra łazienki, tak żeby mieć przygotowane znowu na kolejny front robót. Mały update'ik, jeżeli chodzi o profilowanie, bo tutaj już raz, 2, 3 łazienka, no powiedzmy 4. To jest 4 pomieszczenie, gdzie robię, gdzie teraz fuguję i no niestety, ale gumeczka do silikonów się starła i stuningowałem sobie delikatnie ten klin do systemu płaszczyznowania, nie poziomowania, i nim sobie delikatnie to wybieram i im więcej fug robię, tym bardziej zastanawiam się, czy to ma sens, bo mam dziwne przeczucie, że przyjdzie mi tu, jak to wszystko wyschnie, inwestor stwierdzi, że nie wiem, nie podoba mu się to. Tam sobie już przemywałem, ale to wam za chwilę pokażę, jak to już wygląda na sucho i jak dla mnie to będzie porażka. Ja wiem, są różne gusta, ale mam dziwne przeczucie, że za miesiąc dostanę telefon, że to jest totalnie niepraktyczne. Ale klient chciał tak zwaną V-fugę, więc robię mu tą V-fugę. Nie wiem. Dajcie znać w ogóle, bo tak sobie robię bezmyślnie i zastanawiam się, jakie wy mieliście takie najdziwniejsze propozycje. Propozycje, no to też źle zabrzmiało, ale życzenia, o, życzenia od klienta, żeby coś zrobić takiego totalnie niestandardowego, bo wiecie, no, V-fugę na fudze jeszcze nie robiłem, ale może dla mnie to jest dziwne, a dla was to jest normalne. Tego nie wiem. Więc jeżeli ktoś robił jakieś dziwne zachcianki od klienta, cenzuralne zachcianki, bo te niecenzuralne też znam. Jeżeli robiliście coś niestandardowego, to dajcie znać. I obstawiajcie w ogóle, bo pewnie w kolejnym filmie, czekajcie, w kolejnym? Może i w kolejnym. Powiem wam, jaka była reakcja klienta. Czy spodobało mu się, czy nie. Mam już wszystko zafugowane, przynajmniej to, co chciałem zafugować. No i teraz zostało mi wam pokazać efekt finalny. Tam jeszcze jest oczywiście do przemycia, ale tam też jest jeszcze jedno spostrzeżenie. W ogóle jakie echo znowu się zrobiło jeszcze większe jak przedtem. Ale zobaczcie. No, nie powiem, wygląda to całkiem spoko. Fugi. No jak to fugi? Są wklęśnięte, przynajmniej tak, jak chciał sobie klient. Kolor fajnie wyszedł, bo wiecie, to było takie ważne, żeby nie było kolor, żeby nie był zgodny z tym, tylko z tym brzegiem fazy. Wiecie, nie mi decydować o gustach, ale teraz wam pokażę coś,
co na pewno osobę sprzątającą tutaj, mówimy o takim normalnym, codziennym użytkowaniu, będzie mega kurwiało. Nie ukrywajmy tego, bo jak ja myję u siebie w domu, no to wiecie, ja wolę, żeby to było wszystko ładne i tak dalej. A zobaczcie sobie mycie tych podłóg, jak to teraz tu wygląda. Swoją drogą każdemu polecam tego typu mopa. Genialna sprawa, nie trzeba nic rękami wyrzymać. Ale zobaczcie, chcecie sobie pomyć posadzkę, czy podłóg, jak to woli. No i co, no macie mopa wykręconego, fajnie, i myjecie sobie, nie? Jeżeli są jakieś kobiety na kanale, proszę ocenić technikę mycia podłóg, czy dobrze nadgarstek pracuje i tak dalej. I teraz zobaczcie, o co mi chodzi, jeżeli mówimy o myciu podłóg. Umyłem to sobie, to jest wymyte. Gdzieś tu się nalało więcej wody, tu nie ma wody. Nie ma wody, nie ma wody, jest woda. Znaczy woda, no mokre. I teraz wyobraźcie sobie, że no, wiecie, sprzątacie, no i macie część rzeczy wymytych, czy część fug jest wymytych, część nie jest wymytych. Jak dla mnie to nie zda egzaminu, ale tak jak mówię, nie mi oceniać. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to ja już mam fajrant. Zafugowałem sobie no, dwa duże pomieszczenia, korytarz, łazienkę i tyle, czyli jakieś, no strzelam 30 ileś metrów. Mamy godzinę 13.51, no to powiedzmy od 8 do 14 macie 6 godzin. No, na pewno zeszło zdecydowanie dłużej niż standardowo, no ale wiecie, no klient chce, klient płaci. Przynajmniej taka jest nadzieja. Klient powinien to dostać. Czy będzie zadowolony, to się okaże w przyszłym odcinku. Tymczasem w tym filmie to by było na tyle. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybuj kanał, zrób followa na Instagramie, a wtedy Rudy Budowlaniec będzie się cieszył. Nara!